Witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. I pan Czystak, LZ, co to znaczy? Szanowny panie redaktorze, kiedy wściekłe babstwo zorientuje się, że jest rozgrywane przez prezesa PiS i dlaczego on tak podgrzewa pod kotłem? No nie wiem, kiedy się zorientuje, może nigdy, dlatego że myślę, że te panie uczestniczące w tym proteście w ogóle nie przychodzi im do głowy, że realizują scenariusz napisany przez kogoś innego, przez Niemców, przez Żydów, no i przez naczelnika państwa też, tylko myślą naiwnie, że robią mu na złość. I myślę, że to tak sobie to naczelnik państwa wykalkulował i dlatego, a pod kotłem podgrzewa, nie tyle podgrzewa, bo to nawet nie musi podgrzewać, tylko właściwie zachowuje się dotychczas, przynajmniej zachowywał się biernie. Myślę, że liczy na to, że rozzuchwalona bezkarnością łobuzeria zrobi wreszcie coś tak okropnego, że no nawet ta część opinii publicznej, która tam z sympatią się do tego protestu odnosiła, to trochę się zreflektuje. Także na to liczę. No a teraz naczelnik państwa, kiedy się pojawiły te wiadomości o utworzeniu Straży Narodowej, to naczelnik państwa dopiero wtedy się odezwał, wzywając wszystkich do obrony kościołów i tak dalej. No liczy na to, że cały naród, a znaczy przynajmniej ta jego część, która z tym protestem nie sympatyzuje, skupi się wokół niego i w ten sposób znowu odzyska rząd dusz. Pan Grzegorz Gadrysiak. Szanowny panie Stanisławie, mam pytanie w związku z ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym aborcji. Wiadomo, że zachowane zostały zapisy dotyczące ochrony życia matki oraz gdy ciąża jest w wyniku czynu niezgodnego z prawem. Ja mam natomiast pytanie, a co jeżeli płód jest zdeformowany w stopniu znacznym, natomiast życiu matki nic nie zagraża? Rozumiem, że według najnowszego orzeczenia w takim przypadku poddanie się aborcji będzie niemożliwe. Jak pan się odnosi do tego orzeczenia? Czy według pana należy wymuszać na kobietach, żeby rodziły dzieci, które umrą w kilka dni po narodzeniu, których życie będzie jednym wielkim cierpieniem? Sam osobiście mam co do tego mieszane uczucia. Oczywiście, że należy chronić życie z tym, że w tym przypadku możemy wyrządzić więcej zła niż dobra. Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę dużo zdrowia w tych chorych czasach. No, nie możemy zapominać, że oprócz konstytucji istnieją inne akty prawne, które rozmaicie regulują takie sprawy. W sposób ogólny, co prawda, ale z tych ogólnych regulacji wynikają potem konkretne wskazania. To, o czym pan wspomniał, na przykład, że kiedy ciąża zagraża życiu matki, to się nazywa stanem wyższej konieczności. To się nazywa stanem wyższej konieczności i stan wyższej konieczności polega na tym, że dla ratowania jednego dobra poświęcamy inne dobro, a jedyny taki warunek jest, żeby nie było jakiejś rażącej dysproporcji między dobrem poświęcanym a dobrem ratowanym. A w tym przypadku jest i tu i po jednej i po drugiej stronie jest życie, więc takiej dysproporcji nie ma. Dlatego działanie w stanie wyższej konieczności nie jest żadnym przestępstwem i w ogóle nie wiąże się z winą. I druga sprawa, która dotyczy tego drugiego problemu przez pana poruszonego. Otóż nie ma obowiązku i tutaj stanowisko Kościoła też jest takie same, to jeszcze Jan Paweł II na to zwrócił uwagę, że nie ma obowiązku prowadzenia uporczywej terapii. Nie ma obowiązku. A kiedy mamy do czynienia z uporczywą terapią? Wtedy, kiedy organizm nie jest zdolny do samodzielnego życia w przypadku odłączenia go od aparatury podtrzymującej życie. Podtrzymywanie życia przez taką aparaturę,
której nie można odłączyć, nazywa się właśnie uporczywą terapią. No i to ma zastosowanie do tego przypadku, który pan opisuje. Także myślę, że gdyby się wszyscy zastanowili trochę, a nie reagowali emocjonalnie, zresztą nie znając prawdopodobnie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to by tak gwałtownie nie protestowali. Pan Mateusz Augustyn, czy Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją, wpisał się w tendencję do aktywizmu sędziowskiego najwyższych organów sądowniczych w różnych krajach? No nie, no Trybunał Konstytucyjny został zapytany o to, czy aborcja eugeniczna jest zgodna z konstytucją, czy nie. No i zgodnie z prawdą odpowiedział, że nie jest zgodna. No nic na to poradzić nie można. Tu oczywiście nawet pan profesor Czol, który tam jest krytykiem, to kwestionuje to orzeczenie nie dlatego, że jest merytorycznie niepoprawne, tylko dlatego, że jego zdaniem Trybunał nie ma, że tak powiem, umocowania, że utworzeniu Trybunału towarzyszyła wada prawna. No to można nad tym dyskutować, ale to nie jest, że tak powiem, zastrzeżenie merytoryczne. Pan Konrad Makselan. Szanowny panie Stanisławie, naczelniku państwa. No nie naczelnik państwa, to jest tylko jeden. Proszę o odpowiedzi na wyjątkowe, aż 4 konkretne pytania. Gdzie podział się pana stary znajomy redaktor Blumstein ze swoim legendarnym transparentem? Niech pana Bóg błogosławi za komentarz sprzed lat w tej sprawie. Genialny hit poezja. No dziękuję bardzo. Czy nadal uważa pan, że redaktor, że Blumstein zaczął może już mówić do rzeczy? No nie uważam, bo to pewne ludzie w tym wieku, jakim on jest, to już się nie zmieniają, więc on... Powiem tak, że pan redaktor Blumstein był tylko bardziej szczery, no na przykład od redaktora Michnika, bo redaktor Michnik to mówił nie to, co tam naprawdę myśli, tylko to, co trzeba było w danym momencie, na danym etapie powiedzieć, a redaktor Blumstein był szczery, no i to jest właśnie, czasami sprawia wrażenie, że mówi od rzeczy, ale on mówi to, co myśli, co na sercu, to na języku. Drugie pytanie. Skoro PiS jest ekspozyturą stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, to dlaczego Trump nie wyraża srogiej publicznej krytyki wobec hord barbarzyńców, które chcą to stronnictwo znieść ze szczętem? Żadnych słów wsparcia. Przecież jak PiS upadnie, to do władzy dojdą stronnictwa innych państw. Niekoniecznie. Proszę pana, no to niekoniecznie. Przecież jest pan Hołownia. Alternatywa już jest przygotowana. Nie docenia pan, że tak powiem, aktywności Departamentu Stanu. No naprawdę warto zwrócić uwagę, że pan Hołownia istnieje i to jest, no że tak powiem, jeszcze uśpioną, ale trzecią, a może nawet drugą siłą. Także nie ma... Tu w naszym fachu nie ma strachu i myślę, że jeszcze drugi powód, dla którego prezydent Trump tam w tej sprawie się nie wypowiada, no wybory się zbliżają, jeszcze mu tego brakowało, żeby się tutaj wypowiadał, przecież ma swoich murzynów w Ameryce, jeszcze mu potrzebne tutaj wściekłe kobiety z Polski. Trzecie pytanie. Załóżmy, że jest pan osobistym doradcą Kaczyńskiego, który załóżmy ma na celu dobro Polski. Co by pan mu teraz doradził w chwili obecnego kryzysu i rozwydrzonych barbarzyńskich hord na ulicy? Tak by tym razem nie potknął się o własne nogi. No trudno by było coś mu radzić, dlatego że ja bym mu radził trochę wcześniej, żeby nie prowokował tego typu incydentów, tego typu protestów. Ale skoro już je sprowokował, to bym mu doradzał to, co właśnie on chce zrobić, że chce przy pomocy takiej demonstracyjnej bezkarności
doprowadzić do tego, że do eskalacji tych protestów, że wreszcie te wściekłe kobiety i tam ci, co tam je, że tak powiem, nakręcają, zrobią coś tak okropnego, że opinia publiczna się od nich odwróci. Nastąpi wahnięcie w drugą stronę. Jeszcze trzeba poczekać na to i tu naczelnik państwa, no nic innego bym mu nie mógł doradzić w tej sytuacji, bo w tej sytuacji stosowanie rozwiązań siłowych byłoby jeszcze przedwczesne. Na to przyjdzie czas właśnie w momencie, kiedy ci protestujący czy organizatorzy tych protestów zrobią coś okropnego. I myślę, że tak bym właśnie mu doradzał. Gdzie w tym wszystkim, co się dzieje, podziały się stare kiejkuty? Czy zafundowały sobie wakacje na Karaibach po ciężkiej pracy na rzecz ojczyzny? No nie, stare kiejkuty nigdy nie mają wakacji, tak jak Pinkertonowie. Pinkertonowie, ta firma taka detektywistyczna w Ameryce miała taki slogan reklamowy: my nigdy nie śpimy. My nigdy nie śpimy. To stare kiejkuty nie mają żadnych wakacji. No co pan myśli, że ten protest to się sam zrobił, że tutaj stare kiejkuty temu nie, w tym się nie zaangażowały? Skąd by się brały plakaty? Skąd by się brała koordynacja w skali całego państwa? Ja organizowałem rozmaite polityczne takie przedsięwzięcia i wiem, jak się trzeba napracować, żeby wszystko wyglądało, że to jest spontan i odlot. A tu wszystko tak wygląda. Więc myślę, że bez starych kiejkutów, to tylko pytanie bym postawił, co Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego robi, kiedy gołym okiem widać inspirację Antify. Nawet w tym, że organizatorzy protestu przyjęli jako swoje logo znak Hitlerjugend, emblemat Hitlerjugend. Właśnie taki pojedynczy rund w kształcie błyskawicy, bo SS-mani mieli podwójne, a Hitlerjugend miało pojedynczy. Także nawet w tym to widać. I co robi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że jakoś no, nie przespała to wszystko? W ogóle Antifa hula po Polsce jak chce, a ABW kijem gruchy obija. Więc rzeczywiście trzeba by z tego wyciągnąć jakieś konsekwencje. Pan Dawid Wojciechowski. Szanowny panie redaktorze, czy obecność Konfederacji w Sejmie to pana zdaniem wypadek przy pracy starych kiejkutów, czy też z jakiegoś powodu ją tolerują? Jeśli tak, to z jakiego? Jeśli jednak nie, to jak będą próbować Konfederacji rozbić i dlaczego jeszcze im się nie udało? No, stare kiejkuty nie są wszechmogące, to trzeba, bo one tam różne rzeczy próbują robić. Jedne im się udają, inne im się nie udają. Konfederacja w Sejmie jest dopiero od niedawna, w związku z tym no, prowadzone są takie próby jej rozbijania czy ograniczania. No, na przykład Państwowa Komisja Wyborcza pod naprawdę błahym pretekstem odrzuciła sprawozdanie finansowe, to znaczy uniemożliwiła Konfederacji skorzystanie z funduszy publicznych do prowadzenia politycznej działalności. No ale to myślę, że to nie jest jedyne takie przedsięwzięcie, za tym pójdą inne. Także proszę starych kiejkutów tu nie lekceważyć, zwłaszcza tych, którzy podlegają panu Mariuszowi Kamińskiemu, koordynatorowi służb specjalnych.